Cześć, będziemy dzisiaj się zajmować rośliną o trudnej nazwie Epipremnum lime. Zawsze łamię sobie na niej język, chyba że ktoś zna Grekę, to będzie łatwiej, bo w Grece nazwa tej rośliny oznacza rosnąca powyżej piersi, nad piersią dokładnie. Oczywiście wiąże się to z tym, że jest to roślina pnąca i często porastała jakieś wyższe partie roślinności, czy może budynków. Roślinę będę przesadzać, nie dlatego, że ta doniczka jest jakoś przesadnie za mała dla tego epipremnum, chociaż tutaj można już zobaczyć wyrastające korzenie, natomiast nie ma tragedii. Ogólnie epi lubi raczej doniczki małe, tę bryłę korzeniową ma płytką, nieszczególnie rozrośniętą. Natomiast jest to roślina, którą kupiłem pół roku temu i czekałem na wiosnę, no właśnie, żeby przełożyć je z tej ziemi produkcyjnej, która tutaj jest całkiem niezłej jakości, ale mimo wszystko przełożyć z ziemi produkcyjnej do ziemi właściwej. Doniczka 15, czyli z 12 do 15, niewiele większa, ale tak jak mówiłem, epi wiele nie potrzebuje. I teraz od razu można zobaczyć, w jakim stanie jest ta roślina, więc fajne wzrosty przez ostatnie miesiące. Miała dobrą pozycję. Pozycja dobra dla epi to jest taka, gdzie jest sporo słońca. Im jaśniejsze te liście, to epi może być bardziej wystawione na bezpośrednią ekspozycję. Natomiast generalnie jest to roślina, która się odnajdzie i w cieniu, i w półcieniu. I jak będzie trochę słońca, też ok. No jest nie bez powodu epi uważane za taką roślinę, która jest odporna na nawet najmniej utalentowanych fanów botaniki. Bardzo trudno jest zrobić krzywdę. No dobra, to co robię, no to staram się wyjąć tę roślinę możliwie najdelikatniej. W tym celu najpierw ją sobie tutaj poruszam i teraz powinna sama chętnie wyskoczyć. Generalnie raczej będę stosował zasadę, żeby tej ziemi jak najmniej usunąć. To co się obsypie jest w porządku. Natomiast są różne szkoły, niektórzy faktycznie całą tą ziemię usuwają, chcąc dać jak najwięcej nowej. Ja mam trochę inne podejście. Spójrzmy, co tu się dzieje. Ale nie widzę niczego niepokojącego. Rozglądam się za jakimiś śladami ziemiurek, z którymi ostatnio walczyłem. To by oczywiście zmusiło mnie do tego, żeby ta operacja była bardziej drastyczna, żeby całe korzenie z tej ziemi oczyścić i wtedy dopiero włożyć korzenie do nowej ziemi. Minusem takiego rozwiązania jest oczywiście szok dla rośliny. No ona ma bardzo dużo takich małych włókien, jak to każdy korzeń, które są wczepione w ziemię. To jest nie tylko to, co my tutaj widzimy, ale jakby obejrzeć to pod mikroskopem, to każdy z tych grubszych korzeni no, rozchodzi się na bardzo wiele małych, ma takie włoski, więc oczywiście, że drastyczne zastosowanie metody usunięcia całej ziemi jest po prostu szokiem dla tej rośliny, więc jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie ma. No już widać, ile się usunęło, tyle się usunęło. Ja myślę, że wiele więcej nie będę tutaj robił. Tym bardziej, że tak czy siak, no ta doniczka jak widać jest dosyć duża, więc jak ona tu powędruje, to tej przestrzeni będzie dla nowych korzeni bardzo dużo. I tu oczywiście warto dodać, że doniczka nie może być wielka. To wydaje się dla wielu osób niezrozumiałe, no bo im większa doniczka, tym więcej substancji odżywczych, tym większa roślina tu urośnie. I może kiedyś ona faktycznie urośnie, jeśli do tego doczekamy. Natomiast generalnie jest tak, że jeśli dużo roślina zainwestuje w korzenie, to mało zainwestuje tutaj w tą część zieloną, więc no tego zdecydowanie nie chcemy. No chyba, że mamy jakiś długoterminowy plan, no to można o tym w ten sposób myśleć. Szybka inspekcja korzeni. Wszystkie korzenie białe, w dobrym stanie. To czego szukamy, to oczywiście przede wszystkim korzenie zgniłe. Korzenie gniją przede wszystkim pod wpływem stojącej wody. No, tego trzeba za wszelką cenę unikać. Szukamy również korzeni zeschniętych. Nic takiego tu się nie dzieje, roślina jest w super stanie. No dobra, na dno doniczki oczywiście wrzucam kramzyt, czyli doskonale znane takie grube granule i one służą do tego, żeby zrobić drenaż. Dzięki temu drenażowi, nawet jeśli tej ziemi troszkę gdzieś tam zostanie, no to nie będzie tam za bardzo korzeni, nie będzie to w żaden sposób nam przeszkadzać. Dosłownie na dno wrzucam trochę tego drenażu, powinno wystarczyć. No i co? Teraz będę robił mieszankę ziemi. Mieszankę ziemi ja robię z czterech składników. U mnie ziemia będzie składać się oczywiście z
włókien kokosowych. One są dla każdej rośliny bardzo fajne, dlatego że oprócz tego, że zawierają substancje odżywcze, co może nie jest najważniejsze, to przede wszystkim są bardzo lekkie, bardzo przepuszczalne. Jest tutaj dużo powietrza. Oczywiście roślina tego powietrza potrzebuje, czerpie go bardzo dużo korzeniami. Stosuję również coś, co chyba jest takim największym wyróżnikiem mojej uprawy, czyli glinę paloną. Ona nazywa się Ceramis, tak przynajmniej można ją kupić jako drogą markę z Niemiec. Natomiast to, co ja kupuję, to jest po prostu glina palona, tania, za litr kosztująca 3-4 zł maksimum. I ta glina palona jest o tyle ciekawa, że bardzo fajnie trzyma wodę. Można uprawiać rośliny tylko w glinie palonej. Ja takich roślin mam całkiem sporo, rozglądam się za nimi. Tam szeflerka sobie stoi, nie wiem czy jest widoczna, tuż za monsterą, natomiast jest ona tylko w glinie palonej. Trochę rezygnuję z uprawy z gliny palonej, może dlaczego to opowiem innym razem, natomiast zawsze tę glinę paloną trochę jej dokładam, bo uważam, że jest super sprawą, która pozwala utrzymać dużo, dużo wody przez długi czas. Glina palona chłonie tę wodę i potem powoli ją oddaje. Czyli tak, 2-3 garście gliny palonej. Wspomniane włókna kokosowe. Oczywiście perlit, tutaj nie trzeba dużo mówić. Podobne właściwości jak włókna kokosowe, czyli również robią przestrzeń w glebie, sprawiają, że jest lżejsza, sprawiają, że jest bardziej przypuszczalna. I to jest ważne dla większości roślin. Żadna roślina nie lubi takiej zbitej gliny. Więc teraz tak, mam mniej więcej perlit, kokos i ceramis, czy też glina palona, stanowiący połowę tego, co potrzebuję. Tak? I druga połowa to oczywiście będzie ziemia uniwersalna. I teraz tak, epi jest rośliną bardzo wyrozumiałą, zarówno jeśli chodzi o glebę lekko zasadową, glebę lekko kwaśną. Tutaj na pewno sobie epi poradzi, nie ma się czym za bardzo przejmować. Można poczytać nawet, że epi lubi glebę zasadową, co też nie jest jakoś bardzo częste dla roślin. Natomiast ja tutaj raczej będę miał taką mieszankę neutralną. Nie dodaję torfu, nie dodaję kory sosnowej, kompostowanej, która swoją drogą mogła być ciekawym dodatkiem. Więc podejrzewam, że tutaj będziemy mieli takie pH neutralne. Mieszam wszystko. Sprawdzam, czy się nie zbija. Nie zbija się, raczej nie miało powodu, żeby się zbijać. I dodam jeszcze tutaj jedną rzecz, czyli węgiel aktywny. Węgiel aktywny, który stosuję od niedawna i faktycznie się do niego przekonałem. Główną zaletą węgla aktywnego jest to, że fajnie trzyma wodę, oczywiście, natomiast również zabiera z gleby substancje, które są trujące, więc jeśli w glebie są jakieś chemiczne substancje złe dla rośliny, to węgiel powinien to zaabsorbować. I chyba tyle. Węgiel aktywny, prosta sprawa, dosypuje trochę, nie za dużo. No dobra, teraz mamy już przygotowaną tą mieszankę. Nie wiem, czy nie będzie jej za mało. Natomiast co robię? Co robię? Jeszcze trochę mieszam i na dno wrzucam pierwszą warstwę. Tak mniej więcej nie do połowy, odrobinę mniej. Wsadzam następnie roślinę. I teraz tak. Roślina powinna być właściwie na tej samej wysokości, co brzeg doniczki, więc jeszcze trochę dodam. Dlatego, że generalnie zasypywanie łodyg ziemią nie służy. Może prowadzić do gnicia, może prowadzić do obsychania. To nie jest wskazane, żeby ta zielona część, którą tutaj widzicie, była zasypana ziemią. I co robimy? Stawiamy. Teraz jak widzicie, postawiłem i roślina jest na idealnej wysokości. To jest super. I w takim razie dosypuję ziemi. Epi oczywiście jest rośliną, która rośnie w tropikalnym klimacie. Filipiny, Malezja to są te miejsca, gdzie można ją znaleźć. To, co ją charakteryzuje, to jest oczywiście to, że się pnie. Że potrafi piąć się również po innych roślinach, rzecz jasna, dlatego bardzo często porasta różnego rodzaju drzewa, ale także budynki, można to zaobserwować. Ta roślina w różnych kręgach kulturowych jest traktowana w inny sposób. Jedna z nazw po angielsku to blusz diabła.
nie trudno się domyśleć, że to sugeruje, że roślina przynosi nieszczęście, jest niebezpieczna, ale spokojnie, wystarczy spytać się Chińczyków. Oni uważają, że epi przynosi szczęście i bogactwo, więc pewnie gdzieś tam prawda leży po środku. W naturze roślina może dorastać nawet do 20 metrów. W takich warunkach domowych może nie aż tyle, ale kilkumetrowe epi nie powinno nikogo dziwić. 2-3 metry są w zasięgu każdej uprawy, powyżej 5 to już jest pewne osiągnięcie, ale absolutnie jest to możliwe. I teraz tak, troszkę mi zabrakło, więc jeszcze sobie na wierzch podosypuję zarówno ziemi, jak i perlitu. Trochę wymieszam, natomiast to, z czego zazwyczaj tworzę taką już szczytową warstwę, najwyższą, to jest ceramis. To jest właśnie glina palona. Dlaczego to robię? No przede wszystkim dlatego, że glina palona dobrze trzyma wodę, więc jeśli jest na samej górze, to oczywiście stanowi taką warstwę, która najwolniej wysycha. Generalnie wiemy, że pod wpływem promieni słonecznych gleba w roślinie wysycha i to właśnie dotyczy najbardziej tych górnych warstw, więc glina palona jest super, żeby zrobić z niej taką górną warstwę. No i oprócz tego mam taką teorię, może nie naukową, natomiast wydaje mi się, że ta warstwa gliny palonej utrudnia ziemiurkom, z którymi często walczę, penetrację tej rośliny, czyli trudniej im się gdzieś tam do tej ziemi, w której chcą sobie żyć, składać jaja, dostać. No i po prostu robię taką obsypkę z gliny palonej. Czy to działa, czy nie, to już jest pewnie inna kwestia, nie do rozstrzygnięcia, ale ja się z tym czuję dobrze. Liść wspomniany, na koniec jeszcze sobie przytnę tą część porażoną. Roślina jest w super stanie. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Teraz co z nią zrobię? Oczywiście dodam dwie rzeczy. Po pierwsze rizotonik pomoże roślinie rozbudować bryłę korzeniową. To jest dobry czas dla niej, jest wiosna po przesadzeniu, żeby zainwestować energię w korzenie. Dzięki temu pobierze dużo substancji odżywczych. Wtedy ta ziemia jest jeszcze najbogatsza, najświeższa. No i możemy spodziewać się, że jeszcze w tym sezonie zwróci się to w postaci pięknych liści. Po drugie, mikoryza, czyli grzyby. No rzecz jasna, naruszyliśmy mocno tę bryłę korzeniową. Wspominałem o tych drobnych włoskach, które gdzieś tam powyszarpywaliśmy z gleby, więc to oznacza, że w tym momencie jest odpowiedni czas, żeby roślina zajęła się tymi korzeniami, a nic lepiej na korzenie nie działa, aniżeli oczywiście grzyby, które przyczepiają się do tych korzeni, no i pomagają bardzo wydatnie, zwiększają tą powierzchnię chłonną. Roślina w współpracy z grzybami jest w stanie zasysać, pobierać znacznie więcej substancji odżywczych. Więc to tyle o takim pięknym EpiLime. Mam nadzieję, że będzie wspaniale rosnąć i rzecz jasna życzę Wam Waszych sukcesów z EpiPremnum, czyli rośliną niezwykle piękną.